Elo mordy, witam was moi kochani widzowie w nowym odcinku, specjalnym odcinku z okazji lanego poniedziałku. Życzę wam wszystkiego najlepszego, wesołego jajka, mokrego dyngusa. No, ale dzisiaj to jest specjalny odcinek, w którym przeprowadzimy quiz. Quiz z naszymi koniarami w stajni, które są tam. W którym będzie można wygrać nowy kantar Kentucky. Patrzcie, jaki jest super. Sam go kupiłem. Więc osoba, która zdobędzie najwięcej punktów, zdobędzie taki piękny kantar. Będzie 8 pytań albo 9. Każda dziewczyna będzie odpowiadać. Jeśli odpowie źle, dostaje balona na łeb. A na końcu dziewczyny przepytają mnie. Będę miał 5 pytań. Jeśli nie odpowiem na 3 z nich, wpadnę do jeziora. Oglądajcie. A tak w ogóle to odcinek ukradę od tych chłopaków, którzy mi się wyświetlają cały czas na TikToku. Sorry panowie i też dziękuję. Zaczynamy. Wyjmie po jednej osobie z trzech głównych dyscyplin. Skoki, cross, ujeżdżenie. A, dobra, skok Jarosław Skrzyczyński, ujeżdżenie Sandra Sysojewa i WKK Daria Kobiernik. Dobrze. Daria Kobiernik będzie w krosie, Jarosław Skrzyczyński w skokach i w ujeżdżeniu może być Tajacol. Wymień po jednym zawodniku z trzech głównych dyscyplin: skoki, cross, ujeżdżenie. Daria Kobiernik z crossu, ze skoków nie, Martin Rozumek i z czego jeszcze? Z ujeżdżenia. Z ujeżdżenia, no to Jagoda Dąbrowska. Dobrze. Cross Daria Kobiernik, ujeżdżenie Aleksandra Szulc, skoki Tomek Miskiewicz. Jarosław Skrzyczyński, Natalia Skowrońska-Kozubi, Paweł Warszawski. Janek Kamiński, Jarosław Skrzyczyński, Alicja Sysojewa. To skoki Marek Lewicki, cross Daria Kobiernik i ujeżdżenie... Trzy? Dwa? Nie, dalej, Wymień 4 rasy konia. Oldenburska, holsztyński, holenderski, KWPN. Dobrze. Zengerscheide, oldenburski, hanowerski, holsztyński. No. KWPN, holsztyn, kurwa. No dawaj tego balona, no. No nie. Holsztyński, hanowerski, arabski, 4? 4. A, no to angielski. Dobrze. Haflinger, konik polski, kuczkuczulski i szetland. Koń fryzyjski, arabski, holsztyński i hanowerski. Hanowerska, oldenburska, andaluzyjska i fryzyjska. Kurde. To jest na pierwszym miejscu w skokach w rankingu PZJ. Tomasz Miśkiewicz? Tak! Dobrze. Tomasz Miśkiewicz. Tomek Miśkiewicz. No. Skrzyczyński. Jarosław Skrzyczyński? No. Skrzyczyński? No przecież ja mi nie czemu mnie da jeszcze czasu więcej? Czas się skończył. No nieprawda, daje więcej czasu. Ja wiem, Miśkiewicz. Tak. No to mnie nie powiedział. No ale to się czas skończył. No nie skończył się jak czas. Jak jest pytanie? No nie. Gdzie jest jedna osoba, gdzie jest 3 sekundy? No ja chciałam już powiedzieć, za mało czasu. Czwarte. Wymień top 5 końskich influ na Instagramie w kolejności od followów. No co wy gadacie? Dawaj tego balona. Nie! Wymień 2 części filmu Mustang. Mustang z Dzikiej Doliny i Mustang Droga do Wolności. Jak to nie? Duch Wolności. Aha. Jednak ten Duch Wolności to jest serial i źle sprawdziłem, a jednak jak to się Droga do Wolności to Droga jest film. Droga do Wolności. Więc odejmujemy jednego balona. Mustang z Dzikiej Doliny. 4. I Mustang 3, 2. Wiatr Pustyni czy coś? Wiatr Pustyni. Mustang z Dzikiej Doliny. Pierwsza i druga. No błagam. Była druga? Mustang z Dzikiej Doliny. To jest pierwsza i druga. Nie wiem.
Mustang z Dzikiej Doliny, Mustang powrót do... Mustang z Dzikiej Doliny i Mustang z zaplątanej grzywy. Gdzie koń ma obojczyk? Nie ma. Dobrze. Nie ma obojczyka. Nie ma. Dobrze. Koń nie ma obojczyka. Dobrze. Nie ma obojczyka. Dobrze. Gdzie koń ma obojczyk? No, ale to co, mam pokazać? Nie da się. No co, no. Koń nie ma obojczyka. Z przodu. Nie ma obojczyka. A, bez kitu. Ej, a najlepsze jest to, że sama dzieciaki się pytam na... Czy konie to zwierzęta parzysto, czy nieparzystokopytne? No nieparzystokopytne. Dobrze. Nieparzystokopytne. Nieparzysto. Dobrze. Nieparzysto. Nieparzystokopytne. Dobrze. Nieparzysto. One są nieparzystokopytne. Dobrze. Na ilu centymetrach kończy się kucyk, a zaczyna koń? Na 149. Dobrze! 152. 149. Co? Metr 50? Ale tak, do ilu jest kucyk, a od ilu koń? No kucyk, metr 48? Do metra 48? Ja tam spod kołami jest, więc nie wiem. Spod kołami czy metr? No ile? 149 w podkowach. No to podkowach. No ale czemu? No nie, no to na pewno ma 48 w podkowach. Bez podkowu. No nie, ale to uznajcie mi to i tak. Dobrze. Kończy się na 151. Nie. I mam tą wodę w buzi. Kończy się na 140. 157 w podkowach. No jak nie? 153. 129. Zimno mi leci mi pod cyckach. I pytanie dziewiąte, ostatnie. Jaki jest rekord skoku na koniu świata? Potędze skoku. O Boże, 2,35 m? 47. Dużo. 2,47 m. Dobrze. Brawo. 2,30 m? 2,10 m? No nie wiem. Więcej czy mniej? Czyli jak to przebić? 2,19 m może? Nie! 2,40 m. Dobrze! Naprawdę? Nie! Zaprawdę mam! To tak zabawa! 2,41 m. No ile? 2,47 m. No! Jaki jest rekord skoku na koniu świata ever najwyższy? 2,47. Dobrze! Wygrała! Yeah! Chciałbym oficjalnie pogratulować Aleksandrze Mudry, zwycięzcy tego konkursu. I oto w twoje ręce daję piękny kanter Kentucky. Za ile złotą był? Nie chcę tego wiedzieć, to jest prezent. Drogi był. Zostawcie łapkę w górę, komentarz i ubiąc też damy, ale chyba go zgubiliśmy, więc musimy go znaleźć. I idziemy do drugiej części. Ja jednak znalazłem. Masz. Dzięki. Chciałabym zaprezentować Państwu, jak mężczyzna dobiera kolor uwiązu do kantara. Właśnie tak. No, ale to był zestaw. To jest niebieski, tak? Był w promocji. Morski. No i z takim... Połączenie letnie. Wiosna, lato, Masi Ski 2024. Uwaga widzowie, teraz przechodzimy do drugiej części pytań. Teraz ja będę odpowiadać pytania nad stawem, a dziewczyny będą mnie trzymać za lążę. Jeśli odpowiem na mniej niż 3 pytania dobrze, wpadam do jeziora. Jest tu głęboko. Nie, na 2 dobrze, 3 źle. Tak. No, no wiecie o co chodzi, no większość. Tak jest. No to zaczynamy. Ja nie sprawiłem, czy nie będzie. Pęka! Pytanie pierwsze. Jaka jest kolejność czyszczenia kopyt u konia? Zgodnie z przepisami. Najpierw lewy przód, potem
Prawy przód? Lewy. Źle. Dziękujemy panu. Pytanie drugie. Wymień trzy marki strzemion. Flexon, Jumpit i Winderen. Jumpit nie! Jumpit to jest... Nie! Jumpit to są te pielęgnacyjne środki. Nie powiedziałeś. Pytanie numer 3. Co to werkowanie konia? No, w kopytach mu tam wycinanie. Dobrze. Okej, okay. C1. Jaka to wysokość? C1 to 15. Specjalnie dla widzów jeszcze raz. Widzowie, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, napiszcie komentarz. Wygrałem. I zapraszam tutaj na Instagramie dla moich dziewczyn. Dzięki. Jak to jest zimno!